Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowe popołudnie. Mam nadzieję, że mile spędzili Państwo weekend, a teraz zapraszam na audycję Gość dnia, w której przez najbliższe pół godziny będę rozmawiała z paniami z Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie dr Bożenę Ostrowską, dziekan Wydziału. Witam. Witam serdecznie. Jest ze mną w studio również pani Małgorzata Kosuda, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Witam również. Dzień dobry, witam. Oraz Martyna Muzińska, studentka drugiego roku pedagogiki. Dzień dobry. Trwa właśnie rekrutacja. Do 19 września można składać dokumenty. Jakie kierunki prowadzi Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych? Obecnie na wydziale prowadzimy dwa kierunki. Jednym z nich jest pielęgniarstwo, które na wydziale powstało jako pierwsze i rekrutujemy studentów już od 15 lat. I drugim kierunkiem jest kierunek młody, pedagogika. W tym roku zakończyliśmy rekrutację na kierunek kulturoznawstwo z uwagi na to, że było znikome zainteresowanie. Ile miejsc macie na obu kierunkach? Ilu studentów na każdy kierunek możecie przyjąć? Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, to sprawdzając rekrutację w dniu dzisiejszym, właściwie mamy komplet studentów, ponieważ zrekrutowanych jest studentów 55, natomiast 16 złożyło swoje deklaracje i pełne dokumenty. Limit mamy 70-80, więc jeśli ktoś chce złożyć dokumenty, to raczej powinien być zdecydowany i uczynić to szybko, ponieważ ten kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem. Jeśli chodzi o pedagogikę, tutaj limit został wyczerpany w połowie. Liczymy na studentów, którzy w piątek odebrali świadectwa dojrzałości, zdając poprawkę egzaminu dojrzałości, i zapraszamy do składania dokumentów, bo tutaj jest jeszcze znacząca liczba miejsc. Dla kogo jest Wasz Wydział? Jacy absolwenci, których może profili, powinni się zainteresować Waszym Wydziałem? Jeśli chodzi o rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, tak jak i w innych państwowych wyższych szkołach i na uniwersytetach, nie ma takich uprofilowanych przyjęć. Na każdy kierunek podejmowana jest uchwała co do zdawanych przedmiotów na egzaminie maturalnym. I te przedmioty są brane pod uwagę podczas rekrutacji na określone kierunki. Każdy student otrzymuje określoną liczbę punktów na maturze, zamienianą na procenty. I to stanowi ranking przyjęć. To jest taka czysta matematyka, powiedziałabym. Tak. Ale pani doktor, pani zdaniem, jakie preferencje, predyspozycje trzeba mieć, żeby być dobrym studentem, nie wiem, pedagogiki, pielęgniarstwa? Te dwa kierunki bardzo się uzupełniają, z czego Rada Wydziału i władze Wydziału są bardzo zadowolone, ponieważ są to kierunki stricto humanistyczne, chociaż pielęgniarstwo zaliczane jest również do dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu. I tutaj rzeczywiście przychodzi młodzież ze szczególnymi predyspozycjami. Ta młodzież, która lubi pracować z drugim człowiekiem, czyli jeśli chodzi o pielęgniarstwo, to zawsze mamy do czynienia z człowiekiem potrzebującym opieki, ochrony, czyli z całym swoim holistycznym podejściem. Natomiast na pedagogikę przychodzi grupa młodzieży, która lubi pracować z dziećmi. Więc zarówno jedna, jak i druga młodzież ma w sobie to podejście otwartości, empatii na drugiego człowieka i empatii. Mhm. Zawodowa szkoła tym się różni od innych uczelni, że kształci na profilu praktycznym. Co to właściwie oznacza?
Profil praktyczny został wprowadzony w 2012 roku, oczywiście zapisami w ustawie o szkolnictwie wyższym, jak i rozporządzeniami, które do tej ustawy zostały opracowane. To znaczy, że student, który studiuje na profilu praktycznym, ponad połowę swoich zajęć realizuje w postaci zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ponieważ między uczelniami, zarówno w kraju, jak i za granicą, obowiązuje mobilność studentów, więc rozporządzenie, które zostało wydane w ubiegłym roku, jasno określiło, że połowę zajęć, które student odbywa, ma się zamknąć 50% ECTS-ów. I oczywiście dotyczy to zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. I tak się dzieje również w Ciechanowie. Tak, na wszystkich kierunkach już mamy profil praktyczny i też jest taka idea dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, że kształcimy na profilu praktycznym na pierwszym stopniu. Jakie są perspektywy dla absolwentów tych dwóch kierunków? Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, to do zatrudnienia pielęgniarek jest szeroka gama, ponieważ wybieramy pracę, stając się pielęgniarkami, zarówno w obszarze szpitalnictwa zamkniętego, jak i otwartego. Mamy możliwość prowadzenia samodzielnej, indywidualnej praktyki, praktyki zespołowej. Gros studentów podejmuje studia magisterskie, pracując jednocześnie, a więc i rozwój zawodowy, i rozwój naukowy. W momencie, kiedy podejmują studia magisterskie, mają również możliwość rozwoju naukowego, a więc podejmować w przyszłości pracę jako nauczyciela akademicy i rozwijać się naukowo. Jeśli chodzi o studentów pedagogiki, nie mamy jeszcze absolwentów. Dopiero będziemy mieli w przyszłym roku, ale oni mają również szeroką gamę, ponieważ mają dwie specjalności. Jedna specjalność to jest edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, więc jak sama nazwa wskazuje, przedszkola i szkoły, zamykające się w granice szkoły podstawowej, a więc nauczanie wczesnoszkolne, i logopedia, która daje szerokie spektrum pracy zarówno w szkole, jak i indywidualnie w gabinetach. Czy Pani zdaniem w kontekście tych wydarzeń ostatnich pielęgniarki z całego kraju manifestują, protestują, domagają się podwyżek, są sygnały, że pielęgniarek jest za mało w szpitalach, że mają bardzo dużo pracy, są dociążone pracą zarówno fizyczną, jak i tą, mówiąc kolokwialnie, papierkową. Czy to jest rzeczywiście atrakcyjny zawód? Tak jak wcześniej wspomniałam, ja osobiście uważam, jak i zespół, którym kieruję, że ten zawód będzie atrakcyjnym dotąd, dopóki ludzie się rodzą i umierają. I chorują. I chorują. Człowiek zawsze oczekuje pomocy od drugiego człowieka. Jest to zawód szczególny. Zawód ukierunkowany właśnie na człowieka chorego. Oczywiście należy rozgraniczyć kwestie nauczania, kształcenia osób do tego zawodu od tego, co im oferuje pracodawca i ustawodawca w kraju, w którym przyszło im pracować. Uczyć się trzeba. Uczyć się trzeba najlepiej, zdobywać wiedzę i umiejętności, żeby nigdy nie popełniać błędu. A uważam, że jest to zawód atrakcyjny, bo jeżeli porównamy się z innymi zawodami, no to one też w naszym kraju nie są opłacane tak, jakby każdy z reprezentantów tego zawodu chciał. A jednak praca jest, praca będzie zawsze, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje. Średnia długość trwania życia przesuwa się już po 80. rok życia. Mamy technologie medyczne bardzo dobrze rozwinięte,
ale jednak rąk pielęgniarek brakuje, ponieważ jest ich za mało. A jeśli chodzi o pielęgniarki, zatrzymałyśmy się na chwilę przy tym zawodzie. Wiem, że pielęgniarki w Polsce są bardzo dobrze kształcone i wysoko oceniane przez pracodawców zagranicznych. Takie opinie mam już od wielu lat. Z kolei dla poparcia są dane samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Są bardzo dobre programy przygotowane, efekty kształcenia. Dla kierunku pielęgniarstwo jako jedynego zawodu regulowanego powstał standard nauczania, który w Europie został określony jako jeden z najlepszych. Czyli wiedza ogromna, umiejętności również, może z wykorzystaniem tej wiedzy i umiejętności jest troszeczkę trudniej, bo jednak od szpitali gminnych poprzez szpitale wojewódzkie tych technologii medycznych nam troszeczkę brakuje, ale kiedy jesteśmy za granicą, kiedy mamy dostarczone odpowiednie warunki, narzędzia. To nasze podejście do chorego, ta możliwość wyuczonej rozmowy, niekontrolowanej, tylko takiej prawdziwej, związanej z człowieczeństwem, stawia nas wyżej ponad inne pielęgniarki z Europy. Pani Małgorzata Kosuda, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Dlaczego pani się zdecydowała, żeby wybrać właśnie ten kierunek i właśnie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie? Moja decyzja była już od dawna. Ja zawsze chciałam pracować jako pielęgniarka, chciałam być pielęgniarką. Decyzja na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, dlatego że mieszkam w tym mieście. Bardzo dobrze się złożyło, że akurat taki kierunek jest w naszym Ciechanowie. Przede wszystkim bardzo fajnie się studiuje w naszej uczelni. Co jest atutem tego kierunku, który pani wybrała? Oczywiście wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna to jest pierwsze. I chyba najważniejsze, bo tak jak wszyscy profesorowie, wykładowcy przekazują nam swoją wiedzę, to jest naprawdę wspaniałe. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie umiejętności pielęgniarskich, które zdobywamy, stawiamy pierwsze kroki na pierwszym roku, uczymy się na początku tak na fantomach, czyli tych zabiegów podstawowych, tych iniekcji i tego wszystkiego, ale też czasami jest tak, że i na sobie, oczywiście za zgodą drugiej koleżanki czy kolegi. Słyszałam, że pomarańcze się nakuwa, to też, prawda jest? Też, tak, oczywiście, ale też miło jest właśnie na sobie spróbować, jak to jest. Później oczywiście na praktykach robimy to już na pacjentach przy wcześniejszym przygotowaniu. Wspaniałe jest też, co chcę podkreślić, koło naukowe u nas prężnie działające, którym opiekunem jest pani dr Małgorzata Marcysiak, wspaniała osoba, bez której to koło by po prostu nie działało tak, jak działa w tej chwili. Mamy różne konferencje, wyjeżdżamy, robimy badania naukowe, robimy badania, które też robimy z innymi uczelniami. Też na przykład teraz będziemy prowadzić, dokładnie musimy je teraz przerobić, te badanie, bo już były pierwsze ankiety zebrane z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku, z kierunkiem także pielęgniarstwo. Takie porównywalne będzie badanie na temat satysfakcji studiowania kierunku pielęgniarstwo. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w porównaniu. Przedstawiamy nasze badania także na innych konferencjach. Teraz niedawno w maju byliśmy na takiej fajnej też konferencji we Wrocławiu, trzydniowej konferencji. Przedstawialiśmy nasze badania. Były też konferencje w Ciechanowie, w Warszawie, wiele, wiele miast, w Białymstoku. Też koleżanki nasze zajęły wyróżnienie ze swoim badaniem odnośnie dawców szpiku. Także nasz kierunek jest taki naprawdę bardzo atrakcyjny, bardzo fajny. Jaka jest atmosfera? Wspaniała.
kameralna przede wszystkim, podejście profesorów, tak jak mówię tutaj, i całej kadry, no to jest, żaden student nie jest taki anonimowy, tak? Wszyscy jesteśmy także znani. Profesorzy nas kojarzą po nazwisku nawet, czyli to też jest takim fajnym atutem, tak? Takie miłe, tak? Takie miłe, takie sympatyczne, jak na, nie jest profesor, czy tam wykładowca po imieniu się odnosi i jest... Żaden student nie jest pozostawiony sobie. Jeżeli ma jakiś problem, oczywiście zwracamy się do wykładowcy i nie jest... Sprawy zawsze są pozytywnie rozpatrzone, zawsze w bardzo miłej atmosferze. Pani Małgorzato, pani jest studentką ostatniego, trzeciego roku. Jakie ma pani plany po ukończeniu studiów? Oczywiście wybieram się na studia magisterskie. To już podjęłam taką decyzję, jak się uda ukończyć tutaj, to od razu. No i oczywiście do pracy gdzieś tam. Ale to już po uzyskaniu tytułu magistra? Tak. Czy nie. W trakcie? Myślę, że w trakcie. Tak jak tu pani dziekan podkreśliła, że można dalej uczyć się na kierunku na magisterskim, a jednak jeszcze można pracować, bo tak właśnie się dzieje z absolwentami naszej uczelni i naszego kierunku. Może panią Martynę teraz zapytam. Pani Martyna Muzińska, przypomnę, studentka drugiego roku pedagogiki. Tak, dlaczego warto studiować pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie? No jest bardzo wiele plusów studiowania w naszej uczelni. Tak jak tutaj koleżanka z pielęgniarstwa powiedziała, między innymi właśnie zajęcia na przykład praktyczne, czy wyspecjalizowana kadra, czyli wykładowcy z uniwersytetów z Warszawy, z Bydgoszczy, którzy do nas przyjeżdżają. Pracownie, które teraz dla nas powstają, na przykład najnowsza teraz pracownia logopedyczna, pracownia dla studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Mnóstwo zajęć sportowych, wyjazdy na kajaki na przykład. Oprócz tego klub studenta, który właśnie też od niedawna zaczął prężnie działać. Bardzo dużo jest plusów. Właśnie to też, że jesteśmy w takiej kameralnym gronie i wszyscy siebie znamy, jest taka bardzo rodzinna atmosfera. Myślę, że to też jest bardzo duży plus, że chce się przychodzić codziennie na zajęcia. Jeszcze pomówmy chwilę o tym aspekcie finansowym, bo jednak studiowanie w mieście, w którym się mieszka z rodzicami, prawda, na tak zwanym jednym garnuszku, no to też jest bardzo atrakcyjne i wiem, że uczelnia też oferuje różnego rodzaju stypendia, z których można skorzystać. Tak, na kierunku pielęgniarstwo możemy otrzymać stypendia socjalne. To jest już w październiku, od 1 do 15 października składamy takie wnioski, dokumenty odnośnie naszych dochodów, na podstawie których potem dostajemy, czy nie dostajemy stypendium socjalnego, ale także bardzo fajne jest to, że możemy otrzymać stypendium od rektora za... Naukowe, za wyniki. Naukowe, za wyniki, za działalność. Tak jak, no właśnie, tego jeszcze nie powiedziałam o tym kole naukowym, że my bardzo też prężnie współpracujemy z kierunkiem pedagogiki na różnych promocjach uczelni, na festynach, także uzupełniamy się. Prawda? To prawda. To było w tym roku i było naprawdę bardzo sympatycznie. Te stypendia, no, bardzo atrakcyjne. Bardzo atrakcyjne. Nasza koleżanka, no teraz już absolwentka już będzie teraz na studiach magisterskich, ale w trakcie studiów na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie była stypendystką ministra. I to było... To duże osiągnięcie. Bardzo duże osiągnięcie i uczelnia jest z tego tytułu bardzo dumna i my jesteśmy dumni, że mieliśmy taką wspaniałą koleżankę. Też finansowa bardzo przyjemna gratyfikacja, kilkutysięczna, prawda? Tak, dokładnie to 14 tysięcy złotych jest. No właśnie, troszeczkę grosza jest. Także jest. Na te studiowanie dalsze. Dużym atutem jest to, że stypendia można łączyć. Czyli stypendium rektora nie wyklucza stypendium socjalnego. A więc jeśli ktoś ma bardzo trudną sytuację rodzinną i do tego jeszcze dobrze się uczy,
to może spokojnie studiować. Bez angażowania środków od rodziców może się utrzymać na studiach. Oczywiście. No, z tego, co pani mówią, no cudownie jest na tej uczelni ciechanowskiej. A ja chciałam zapytać panią dziekan, czy wydział jest oceniany przez organy zewnętrzne? Czy no to właśnie. Tylko jest wasza perspektywa, że jest tak wspaniale? Czy ktoś z zewnątrz też was kontroluje i ocenia? No i tutaj już nie jest tak cudownie. Chociaż te kontrole nazywają się wizytacjami, to jednak no, dreszczyk emocji zawsze powstaje i pozostaje i nieraz długo trwa, dopóki nie przyjdzie informacja, jak ta wizytacja przebiegła. I wtedy jest ów. Tak. Spuszczenie powietrza. Oczywiście. Chociaż zależy na ile lat, ale o tym zaraz powiem. Jeśli chodzi o kierunek pielęgniarstwa, znów od niego zacznę, ponieważ on jest starszy, więc ma więcej doświadczeń w tym zakresie. Pielęgniarstwo jest wizytowane przez dwa organy zewnętrzne. Polską Komisję Akredytacyjną, to jest ta po linii ministra nauki. I drugą, KRASZPIP w cudzysłowie, czyli Krajową Radę Szkolnictwa Pielęgniarek i Położnych, ponieważ jest to zawód medyczny i z punktu widzenia zawodu regulowanego też ma swój organ zewnętrzny i kontrolujący. Pielęgniarstwo w tym roku akademickim przeszło taką kontrolę. Otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzenie kierunku na okres 6 lat, a więc maksymalnie, czyli wszystkie punkty pełniliśmy z największą notą. Natomiast w przyszłym roku spodziewamy się tej drugiej wizytacji, można powiedzieć branżowej. No i myślę, że dobrze się do niej przygotujemy. Natomiast pedagogika będzie wizytowana po zakończeniu cyklu kształcenia, czyli jeszcze mamy jeden rok akademicki. Pierwsi absolwenci opuszczą i wtedy jest dopiero wizytacja takiego kierunku. Ale pedagogika posiada tyle atutów na tak, że ja myślę, że nie będzie problemów z przygotowaniem się, ponieważ dokumenty powstają na bieżąco. Zespół dobrany do pracy nad dokumentami no ma wysoką wiedzę i umiejętności w tym zakresie, ponieważ to są studia kierunkowe, doktoraty w tym zakresie, że te dokumenty spełnią wszelkie wymogi kształcenia na tym kierunku. Także studentów dalej zapraszamy na kierunek, dlatego że to, co sobą reprezentują wszyscy wykładowcy, jakie możliwości stwarzają do studiowania, łącznie z pracowniami, o którymi koleżanka mówiła, czyli na pewno zdobędą taką wiedzę i takie umiejętności, gdzie praca z dziećmi nie będzie trudna. Nie, na pewno warto. No właśnie o pracowniach panie wspomniały, a chciałam zapytać, czy studentki i studenci, bo podejrzewam, że mężczyzn też kilku macie. Mamy. Jest. Czy mają w trakcie studiów kontakt z chorymi i kontakty z dziećmi? Czy te praktyki odbywają się też w placówkach, w instytucjach tego typu? Jak szpitale, tak, jak przedszkola? Odbywamy praktyki zawodowe, jak i zajęcia praktyczne w specjalistycznym szpitalu w Ciechanowie, ale także w przedszkolach, w żłobkach, w podstawowej opiece zdrowotnej. A jak to jest w tym szpitalu? Na przykład pani Małgosiu, pani idzie zrobić zastrzyk i pacjent się dowiaduje, że pani jest studentką i nie ma obaw? Powiem szczerze, że nie. Nie ma takich opinii, że ja to bym wolał, żeby mi doświadczona jakaś pielęgniarka zrobiła zastrzyk. Nie, pacjenci są wspaniali. Ludzie podchodzą do studentów naprawdę z sercem. Godzą się na te zastrzyki i wręcz cieszą się, że no, mogę się do czegoś przydać. Nawet słyszy się takie zdanie, a są naprawdę sympatycznie. No nie powiem, bo czasami tak sceptycznie na nas patrzą, ale później się przekonują jednak, że naprawdę coś potrafimy, że idziemy, to nie robimy tego z drżącymi rękoma, tylko idziemy pewnie i naprawdę fajnie to wygląda
na tych praktykach. No, nasze grupy były też w żłobku, dzieciaki strasznie pokochały studentów, wujku, ciociu i po prostu wspaniale. Tak nasi panowie, pielęgniarze, fajnie się sprawdzają akurat na tych praktykach, w tych żłobkach. No właśnie, bo dzieci częściej nawet do mężczyzn właśnie lgną, bo to jest takie rodzynki, więc są wyróżnieni to, naprawdę. Tak, dzieciaki się cieszą i jest naprawdę bardzo przyjemnie z pacjentami, też jest wspaniale pracować, są otwarci na studentów. Nas już znają, nasz kierunek, naszych studentów z uczelni znają szczególnie tutaj pacjenci z naszego szpitala i dlatego no, nie mają jakichś takich obaw. Jednak opinia idzie, że studenci pomogą, zrobią i no, na kimś się uczyć. No, trzeba się nauczyć, żeby później pracować i pracować i robić to dobrze. Rozumiem, że dzieciom w przedszkolu, w żłobku to jest wszystko jedno, czy ciocia jest już po studiach, czy jest w trakcie studiów? Tak, żeby tylko była fajna, uśmiechnięta, zadowolona i chętna do zabawy przede wszystkim. Tak, ale właśnie to jest wspaniałe, że możemy jakby poznawać te wszystkie instytucje od kuchni i poznawać ich specyfikę pracy, bo też później, kiedy my szukamy pracy, będziemy się ubiegać właśnie o gdzieś tam zatrudnienie, to nie ma też takiego skoku na głęboką wodę, że nagle budzimy się w jakimś zupełnie innym otoczeniu i nie bardzo wiemy, gdzie, w jaką stronę w ogóle się udać. Niby jesteśmy gotowi, tak, oczywiście. No i tak praktyka to jest zupełnie co innego. Oczywiście teoria to jest wszystko bardzo ważne, ale ta praktyka to zupełnie inne doświadczenie i bardzo ważne jest, żeby zanim zaczniemy już taką swoją pracę zawodową, zbliżyć się do tego właśnie. Mhm. Czy studenci mają wpływ na jakość kształcenia? No myślę, że tak. Na pewno. Tak mi się wydaje. No od nas zależy bardzo wiele, wydaje mi się, od naszego zaangażowania, od naszych chęci, no bo jeżeli każdy z nas usiądzie, on nie będzie chętny i nie będzie nic chciał robić, no to tak naprawdę ten wykładowca co może zrobić? Ale myślę, że nic na siłę, dokładnie. Myślę, że skoro ktoś podejmuje naukę, chce dalej się kształcić, tak jak właśnie my tutaj w tym przypadku na pedagogice i pielęgniarstwie, to gdzieś tam to po prostu czujemy i chcemy iść w tym kierunku. Więc każdy, wydaje mi się, że jakoś jest otwarty na tą naukę i na zdobywanie nowych doświadczeń po prostu. Może troszkę podpowiem. Studenci są członkami Rady Wydziału. No też oczywiście. Studenci są członkami Komisji do spraw zapewnienia jakości, do spraw oceny jakości. Studenci uczestniczą w procesie uczelnianego systemu zapewnienia jakości wydziałowego. Taki wewnętrzny monitoring prowadzą. Oczywiście, przychodzi taki moment, że otrzymują przyjęte przez Senat ankiety, które wypełniają, oceniając, czy proces kształcenia jest prowadzony prawidłowo, a więc czy sylabusy, które wiszą na stronie internetowej, są realizowane w całości, prawda? I oceniają wykładowców. Od tego, ankiety, czy przychodzą punktualnie na zajęcia, czy je kończą, czy efekty zostały zrealizowane, czy temat był ciekawie prowadzony, czy studenci byli aktywizowani, czyli oni mają ogromny wpływ. Oni nawet jeszcze w tej chwili w rytm nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nie zdają sobie sprawy nawet jeszcze, jak głęboko uczestniczą w procesie jakości kształcenia. Ale robią to tak delikatnie i tak subtelnie, że ten proces rzeczywiście... Ale niech się kadra pedagogiczna ma na baczność. Tak jest. No cóż, mam nadzieję, że zachęciliśmy wszystkich jeszcze niezdecydowanych na to, żeby zainteresowali się ofertą Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Bardzo dwa ciekawe kierunki nauczania, kierunki studiów, pedagogika i pielęgniarstwo. Panie zadowolone, uśmiechnięte, z perspektywami na dobrą pracę, także miejmy nadzieję, że to najlepsza reklamówka waszego wydziału i waszej uczelni. A ja przypomnę, że dzisiejszymi gośćmi w audycji Goście Dnia były
dr Bożena Ostrowska, dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Małgorzata Kosuda, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Dziękuję bardzo. I Martyna Muzińska, studentka drugiego roku pedagogiki. Bardzo dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa już jutro tradycyjnie o 13.10. I zdradzę Państwu, że moim gościem będzie pełniący obowiązki dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnej. Będzie zapraszał na dwie bardzo fajne imprezy. Jarmark jesienny od pola do stołu oraz Dzień Kukurydzy i Buraka. Bardzo duża impreza z kategorii tych rolniczych, także wszystkich zainteresowanych zachęcam do słuchania jutrzejszej audycji Goście Dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.